Przyjaciele, ja mam dzisiaj takie poselstwo dla was, które jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ, wiecie, są różne etapy w życiu człowieka i te etapy są pobudzane, inaczej powiedzmy powoływane do życia przez określone objawienia. Tak to wygląda w życiu człowieka. Więc chcę się z wami podzielić czymś, co mnie wprowadziło w miejsce, w którym jestem obecnie. Żałujesz, że tak późno. I żałuję, że tak niewiele nas jest dzisiaj tutaj na tym miejscu. Ponieważ uważam to poselstwo za jedno z kluczowych poselstw związanych z wzrostem Kościoła. Chcę wam powiedzieć na temat przeżywania. W takim przeciwieństwie czegoś, co się nazywa budowanie. Ja zawsze uważałem przez większość mojego życia chrześcijańskiego, że budowanie jest naczelną wartością życia chrześcijanina. Mniej więcej 5 lat temu rozpoczął się pewien proces, na który zostałem powoli wprowadzany. Dlaczego powoli? Ano dlatego, że Duch Święty wiedział, że moja wyporność jest taka, a nie inna, że przez lata zbudowałem się w taki niewinny sposób i to nie będzie takie gładkie przejście, tylko to będzie wyburzenie pewnych rzeczy, które przeszkadzają. No i tak się to rozpoczęło jakieś 5 lat temu, mniej więcej. Zaczęło się nasilać i dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, po tych 5 latach, że jestem na tym poziomie życia, a więc mogę się tym dzielić. Uważam, że jeśli chodzi o poselstwa, prorocze poselstwa, to należy je głosić wtedy, kiedy jest się na tym poziomie. Uważam, że wcześniej ludzie proroczy nie powinni ich głosić. Nauczania są czymś innym. Nauczania nie są czymś, co ty, co się w tobie tworzy. Nauczanie jest. Po prostu. To jest kwestia namaszczenia nauczyciela, aby przekazać to nauczanie, które jest od 2000 lat, czy też od początku tak naprawdę funkcjonowania ludzkości takie samo. A od 2000 lat jest spójne i konkretne. Nie? Więc to nie jest nic nowego. Nie ma nic nowego pod słońcem, powiedział Salomon. I to chodzi o rzeczy związane z nauczaniem. Ale perspektywa prorocza jest rzeczą płynną. To jest rzecz zupełnie innego rzędu. I poselstwa prorocze, one mają to do siebie, że kiedy, i to tak na marginesie mówię do tych z was, którzy jesteście ludźmi perspektywy proroczej, że jeśli zamierzacie głosić coś do ludzi, mówić coś z miejsca osoby proroczej, stricte proroka lub osoby, która jest świadoma perspektywy proroczej i usługuje w niej, to wtedy, kiedy będziecie to przeżywać. Znaczy, kiedy będziecie tego doświadczać. Nie róbcie tego wcześniej. Dlatego, że wcześniej będzie to tylko i wyłącznie teoria w waszym życiu. Będzie teorię głosić. A w ogóle ja nie sądzę, że w perspektywie proroczej można głosić teorię. W nauczaniu tak. W nauczaniu tak. Ale nie w perspektywie proroczej. I chcę wam o tym powiedzieć dzisiaj. Ale dlaczego chcę wam powiedzieć? Dlatego, że nie chcę. Nie chcę dla was czego? Czego ja dla was nie chcę? Nie chcę, żebyście oczekiwali na różne rzeczy tyle w życiu, co ja oczekiwałem. Ja tego nie chcę.
nie po to ja na coś czekałem długo, żeby też, żebyście wy musieli na to czekać długo, bo nie tak działa system patriarchalny. Nie po to rodzic do czegoś dochodzi długo, żeby dziecko potem do tego też musiało długo dochodzić. To jest bzdura. Ponieważ dzieci mają wyrastać na doświadczeniu rodziców, a więc stricte ma im żyć w życiu jak? Łatwiej. Łatwiej, szybciej, sprawniej. Tak ma być dzieciom. I każdy rodzic winien przygotować dla dziecka tego rodzaju grunt, żeby było mu łatwiej, szybciej, sprawniej. I niech ręka boska broni każdego rodzica, który będzie próbował przeprowadzić dziecko swoje przez swoje życie. Rodzic nie powinien przeprowadzać dziecka przez swoje życie. Rozumiecie? I powiem wam o tym, jak Bóg, w jaki sposób też, inaczej, opowiem wam o pewnej formie działania Bożego, gdzie wyprowadzał mnie z miejsca, zmieniał moje priorytety. Z miejsca, że budowanie jest naczelną ideą chrześcijaństwa. Do miejsca, gdzie zacząłem dowiadywać się, że przeżywanie jest naczelną domeną chrześcijaństwa. Przeżywanie, nie budowanie. Ci z was, którzy macie osobowość zadaniową, może być dla was to trudniejsze. Ale to nie znaczy, że niewykonalne. Tylko trzeba się przed tym trochę ugiąć. Księga Ezechiela 16:6 mówi tak. Gdy przechodziłem koło ciebie i widziałem cię trzymającą, cię tarzającą się w swojej krwi, wtedy odezwałem się do ciebie, żyj. Dostałeś życie i musisz je przeżywać. Rozumiesz, po co masz życie? Masz życie, żeby je przeżyć. To jest naczelny cel życia. Nie żeby zbudować coś w życiu. Niech runie teraz w tobie wszystko, co do tej pory zostało zbudowane w ten sposób, że ty masz życie, aby coś w nim osiągnąć. Aby coś w nim zbudować. Niech to runie w imieniu Jezusa, w każdym z was. Tego wam życzę. Życie masz po to, żeby przeżyć życie. A życie jest po to, żeby przeżyć życie. Przeżyć. On powiedział, żyj. Żyj. Rozumiesz? Nie żyj i służ mi. Nie żyj i coś zrób. Wzbudził do życia. Rozumiesz? Coś wzbudził do życia, żeby żyło. To jest odwieczne pytanie, po co Bóg stworzył człowieka. I jedyna prawidłowa odpowiedź, po nic. Bez żadnego racjonalnego powodu. Stąd, kiedy uczę o tym, z jakiego powodu przychodzą dzieci na świat w małżeństwach, to mówię o tym bardzo wyraźnie. Dzieci są dla przyjemności. Jeśli jest powód inny, dla którego ktoś chce mieć dziecko, to powinien z tego spokutować, ponieważ nie mamy żadnego dowodu biblijnego na to, że Bóg stworzył z innego powodu ludzkość. Nie ma żadnego powodu do stworzenia ludzkości. Żadnego. On dla przyjemności nas stworzył sobie. Rozumiecie? Ja nieraz mówię do pracy, jeśli już mówimy o jakiejś pracy, to miał miliardy aniołów przed nami. No, trochę to jest lepszy pracownik. Rozumiesz? Jeśli masz firmę, to teraz sobie wyobraź, że twoich pracowników wymieniasz na tą samą liczbę aniołów. Powtarzałbyś do niego, powiedziałbyś mu tylko raz. Jeden. Jeden, bo to są czyste intelekty. Jeden. Genialna pamięć, proszę ciebie. Po drugie, posiadają, rozumiesz, zbawiły się dawno przez to, wiesz, przez co anioły się zbawiły? Przez akt decyzji. Anioły zostały zbawione, te, które są boskie, anioły są zbawione przez akt decyzji. Krótko powiedziawszy, anioły zostały zbawione przez to, że nie poszły za szatanem. To był proszę tak, wiecie o tym, że anioł nie zmienia zdania, bo on nie umie.
Funkcja anioła jest taka, że on jeśli mówi tak, to tak, nie, to nie. Te, co powiedziały tak szatanowi, poszły za szatanem i nigdy nie zmienią zdania. Te, które powiedziały tak Bogu, zawsze zostaną przy Bogu. To jest koniec, kropka. Nie ma czegoś takiego jak drugi raz, że anioł wstał sobie z rana, przede wszystkim on nie śpi. Rozumiesz? Dwa, u niego nie ma rana, bo on żyje ponad czasem. Więc on w ogóle nie wstaje z rana, tak? Ale pobawmy się w to, gdyby wstał z rana, tak? To nie zmieniłby zdania. Więc jakbyś miał na przykład robotników takich w pracy, którzy nie zmieniają zdania, nie spóźniają się do pracy, bo nie śpią. Rozumiesz, o co chodzi? Nie martwiłbyś się, że któremuś coś odpali, że on nie rozumie, co do niego mówisz. Że on mówi ale. One nie mówią ale. Wiecie, że one nie mają w swojej sformułowaniu ale. Nie zakładają rodzin, bo są hermafrodytami, więc mają w nosie takie rzeczy. Żaden z nich nie miał problemów rodzinnych. Rozumiecie? Genialna sprawa, tacy pracownicy. I takich miał pracowników, zanim stworzył nas. Więc po co mu my? Dla przyjemności. Po nic. Chcesz mieć dzieci? Po nic będziesz się miał. A niech ci przyjdzie do głowy, że po coś, to na kolana i pokutuj. Rozumiesz? Że po coś masz mieć dzieci. Po nic są ci dzieci. Dostałeś życie i musisz je przeżyć. Nie przeżyć, tylko przeżywać. Idziemy dalej. Rozumiesz? Nie, że przeżyję życie od A do Z, tylko ja mam przeżywać życie. Przeżywać życie. Przeżywać to znaczy poznawać przez doświadczenie i doznawanie. Przeżywanie, rozumiesz? Przeżywanie to jest poznawanie czegoś przez doświadczenie, rozumiesz? Przez doświadczenie i doznawanie. Tak się przeżywa. Całym duchem, duszą i ciałem. Nie żyjesz po coś, ale dla kogoś. Rozumiesz, co mówię? Nie żyjesz po coś na tej ziemi. Nie żyjesz po coś. Ty nie rozstań się z tą myślą. Następna rzecz. Ja wiem, że na tym siedzą demony. Następna rzecz, którą przeklinam nad wami. Że jesteście tu, aby coś zrobić. Że jest jakiś plan powzięty w waszym życiu. Że jesteś tu na ziemi i masz do wykonania jakieś zadanie. Ja to przeklinam w imieniu Jezusa nad tobą. Że ty masz zadanie jakieś. Żeś tu przyszedł i takim planem, jesteś takim małym robocikiem, który ma wszczepiony taki chipik. Rozumiesz, o co chodzi? I potem w ogóle gadają ci religijni, te kacyki religijne. Bóg ma dla ciebie plan. Mi się żygać chce, jak słyszę to z ust tych kaznodziei. Bóg ma dla ciebie plan. Jaki plan? Pytaj Ducha Świętego. Jak mam pytać? Módl się i pość. Ja mówię, bo cię zabiję zaraz. Bo cię zamorduję. Zamorduję cię, zakopię. Ponieważ byłem przestępcą, zrobię to profesjonalnie, nikt się nie dowie, a Bóg mi przebaczy, bo jest łaska. Mówię, rozumiesz? Mam cię w saku. Pozbędę się wyrzutów sumienia, proszę cię, po dwóch terapiach. Więc proszę cię, nie denerwuj mnie. Bóg ma dla ciebie plan. Bóg nie ma dla ciebie planu. Bóg dał ci życie, abyś przeżył te życie, abyś przeżywał życie. Budowanie jest przy okazji, przez cały czas twierdzę. Ja w ogóle nie jestem przeciwnikiem budowania. Ja jestem budowniczym. Ale ja musiałem to zmienić, przemienić wektor. Ja musiałem zobaczyć, że ja nie po to tu jestem. Ja nie po to tu żyję, nie po to tu żyję. Ja nie po to tu żyję, żebym ja coś tu wniósł. Że ziemia jest taka uboga, że potrzebowała Ceroński, żeby Ceroński przy coś wniósł na to ziemię. Potem, żeby mnie pomnik postawić. Rozumiesz, o co chodzi? Walę w pomnik. Ja walę w pamięć po mnie w ogóle. Rozumiesz, o co chodzi? Mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to, rozumiesz, że przeżyć życie. Wiecie, co ja z wami robię? Przeżywam życie. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że ja was znam. Każdego z was. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem coraz szczęśliwszym człowiekiem, że mogę mieć z wami kontakt na przykład. Rozumiesz, że mogę was widzieć, słyszeć, dotknąć. Ja życie przeżywam, ja was przeżywam. Czasami ludzie pytają, to nie jest dla ciebie, Artur, ciężkie? Ja mówię, ale ja to przeżywam. Nie wiem, czy mnie rozumiesz, przeżywam to. W jakim celu? Ja ci powiedziałem kiedyś takie coś. Przytocz. Nigdy. Że co?
To źle zanotowałeś. Celem twoim jest przeżyć, przeżywać. Celem twoim, jesteś boska. Nie żyjesz po coś, ale dla kogoś. Żyjesz dla Boga. Bóg cię stworzył. Żyjesz dla Boga. Nie masz celu. Bo jeśli, możesz mieć. Możesz go realizować, jeśli to cię będzie uszczęśliwiać. Możesz mieć, każdy z nas może mieć. Tylko to jest drugi plan. Powiem więcej. Każdy z nas, przeżywając życie, i tak będzie miał cele. Ja w ogóle uważam, że jak się przeżywa życie i człowiek nie nabędzie celu, to ja nie wiem, czy on przeżywa życie. Co on robi? Bo nie jest możliwe przeżywać życie, na przykład. Idę sobie przez życie, poznałem Asię. Poznałem ją w moim życiu. Z automatu, że ją poznałem, zaczynam przeżywać ją. Co się dzieje? Ustawiam sobie jako cel. Co ustawiam sobie jako cel? Aby była szczęśliwa. Aby niczego w życiu jej nie zabrakło. W ogóle jesteś celem moim. Chcę, żeby była w ogóle skuteczna w szerzeniu Królestwa Bożego. Ale co to jest? To jest skutek. Bo szedłem i mi się przydarzyła Asia. Ona mi się przydarzyła w życiu. Co ja robię? Ja to biorę. Tak? Ja to biorę i ja to przeżywam. Ja ją muszę przeżyć. Jak ja nie przeżyję jej, to znaczy, że moje spotkanie z nią, wiecie, nic nie wniosło. Że coś umarło, jak ja jej nie przeżył, jak ja przeszedł mimo. Jest taki moment, kiedy pewien człowiek przechodzi mimo, rozumiesz, mimo. Zobaczcie, co się dzieje, to jest prorocze. On przechodzi mimo, Jezus niesie krzyż, a jest napisane, jeden przechodził mimo i co? Łapią go i teraz co oni mu robią? Dają mu krzyż Jezusa do niesienia. To jest nie dla niego. Bo Jezus nigdy nie uczył, weź mój krzyż. On powiedział, weź swój. Swój, zgodnie z twoim życiem, z twoją, jakby z tym, w ogóle do czego ty się nadajesz. A nie mój. Załadowali mu tą belkę. Ten gość, dlatego że przechodził mimo, że nie chciał przeżyć tego, co tam się działo, to za chwilę targał w wielką belkę na górę Golgoty. Nie wiem, jaki był jego koniec. Czy przypadkiem tamtego nie zaniósł i któryś z wpienionych żołnierzy rzymskich nie przebił go włócznią, bo przechodził mimo. Żyjesz dla Boga, który jest dawcą życia i niczego w zamian nie oczekuje. Rozumiesz, dla kogo żyjesz? Dla Boga, który jest dawcą życia i niczego w zamian od ciebie nie oczekuje. Niczego. Przeżywanie życia samo w sobie jest potężnym dziękuję. To jest dziękczynienie. Dlaczego ja mówię tyle, na przykład mówię, z czym się odrodzisz? Zobacz, jakie masz talenty. Zobacz, jakie masz uwarunkowania. Mówię, weź to wprowadź w życie. Czemu? Przecież będziesz tym dziękował Bogu. Weź sobie, poprzeżywaj życie, kurczę, jako taki człowiek. Zobacz, kim ty w ogóle jesteś. Zobacz, kim ty jesteś. Poprzeżywaj te życie jako ten człowiek. To będzie boskie dziękuję. Jesteś stworzony jakiś. I teraz ty, Bóg mówi, żyj. Jak? No taki, jaki jesteś, no. No żyj takim, jakim, jaki jesteś. No żyj. A Boże, ja ci dziękuję. To podziękuj mi tym, że tak będziesz żył. Nie mów mi, dziękuję ci, Boże, za jedzenie i picie, a jednocześnie nie realizujesz swoich w ogóle talentów, umiejętności, kurczę, zdolności i tak dalej. To nie jest żadne dziękuję. Ty nie przeżywasz życia. Ostatnio napisałem prosty tekst. Jeżeli robisz w życiu to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Tylko zacznij robić to, co kochasz. To nigdy nie będziesz do pracy chodził. Rozumiesz? Nie będziesz do pracy chodził. Będziesz sobie sprawiał przyjemność. Kurczę. Ktoś powie, czy to jest możliwe? Tak, jest możliwe. Tylko my mamy wszystko pogmatwane. Rozumiecie, że jest wszystko pogmatwane dookoła i dlatego nam się żyje, jak się żyje, bo jest pogmatwane wszystko. Ale prostujemy drogi pańskie. Bo potrzebujemy Chrystusa. Przeżywając życie, smakujesz je, dotykasz, podziwiasz, bo życie jest piękne. Rozumiesz? Wiecie, co ludzie robią w chrześcijaństwie? Uciekają od życia, od przeżywania życia. Oni chcą coś zrobić, chcą coś zrobić, chcą zbudować coś,
chcą coś zbudować w tym czymś się zamknąć. Oni chcą się zamknąć w tym. W ogóle wiecie, co na świecie? Na świecie masa ludzi to robi, zamyka się w czymś. Zamyka się w czymś. Wiecie, jak niewiele w ogóle związków jest szczęśliwych? Niewiele ludzi, którzy się wiążą ze sobą, są szczęśliwi. Wiecie dlaczego? Bo większość ludzi nie wybiera związku z drugim człowiekiem, żeby przeżyć. Rozumiecie? Żeby poprzeżywać drugiego człowieka, tylko po to, bo chce się zamknąć w małej klateczce. Chce wrócić do miejsca embrionu. Chce siedzieć w brzuszku u mamy, otoczony wodami płodnymi. Im ciaśniej, tym lepiej w ogóle, bo przestrzeń go przeraża. To się zamknę w tej chwili, w tej rodzinie. Lepszy taki mąż niż żaden. Kto ci tak powiedział? Lepsza taka żona niż żadna. Kto ci to powiedział? No bo nie Bóg. Sam żeś to wybrał, sam żeś to wszedł. Napisałem też ostatnio w ogóle przekleństwo matka, ojciec, kurczę, człowieku. Ja nienawidzę tego. Nienawidzę. Rozumiesz? Od dzieciaka to słyszałem u babci. Matka! Zrobiłaś herbatę? Ja mówię, matka? No matka? W życiu nie słyszałem, żeby on to nie powiedział po imieniu. Irenka, kochanie, nigdy w życiu jak Bóg na niebie. Nigdy nie słyszałem, żeby mój dziadek do babci powiedział Irenka. A ona, żeby powiedział, Antoś, ty mój kochany. Ojciec, daj świniom! Boże, mówię. Człowieku, ojciec dałeś świniom? No, nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Małżeństwo jest w domu. Bo oni są teraz matka i ojciec, bo oni mają dzieci. I te dzieci to jest cel ich życia. Oni se narobili dzieci, uciekli w dzieci, siedzą w dzieciach. Rozumiesz? Teraz przewaliła ona wszystko, proszę ciebie, na dzieci. On też przewalił na dzieci, proszę ciebie, i są dzieci. A siebie, kurczę, rozumiesz, omijają, proszę ciebie, nie rozumiejąc, że już 3 lata przestali się dotykać. Już nie rozumieją, że oni już są po rozwodzie. Już są po rozwodzie. To już nie jest Isz i Isza. To już jest matka i ojciec. To jest już, rozumiesz, o co chodzi. To już jest związek Adama z Ewą. To już nie jest związek Isza i Iszy. Rozumiesz? To już jest inny związek. Bo oni dzieci mają, teraz dzieci wychowują. Pole uprawiają, domy budują, biznesy zakładają. Rozumiesz, o co chodzi? Oni nie przeżywają tego. Nie przeżywają. Rozumiesz? Potem jest dziwne, że se znajdują, proszę ciebie, ten se znalazł kochankę, tamta se znalazła kochankę, a robią coś na boku, ten siedzi w pornografii. Wielu teraz wierzący są na przykład. Teraz ona poszła w służbę, proszę ciebie, on poszedł w służbę. Rozumiesz? Rozumiesz, coś mają, to mają kochanków i kochanki, teraz, bo teraz nie jestem chrześcijanin, nie bzykam się, pewnie, że się nie bzykasz, rozumiesz, tylko, że kładziesz kogoś, na kogoś, kurczę, rękę, rozumiesz, i masz, kurczę, rozumiesz, awarię w kroczu, a? Bo tak dawno ci nikt nie dotykał, a teraz masz kontakt werbalny z kimś, przecież nie jestem głupi, życie znam, wiem, w co ludzie uciekają, wiem, co robią, kurczę. Ciąży ta wiedza. Im więcej mądrości, tym więcej cierpienia, powiedział prorok. Wszystko, co cię otacza, uznajesz za nośnik energii, kiedy przeżywasz. Wszystko, co cię otacza, przeżywasz. Przeżywasz. Przeżywanie życia to wybór. To jest wybór. Rozumiesz? Przyjaciele, nawet kiedy przeżywasz problemy lub zło, którego doświadczasz, wnoszą one w ciebie jakiś potencjał, kiedy przeżywasz. Nawet jeśli zło się dzieje. Chrześcijanin ma to do siebie, natychmiast ucieka od zła. Ja mówię, zaraz, spokojnie, spokojnie, luzik, guzik, a przeżyjmy to. Czego ty zwiewasz? Przecież to i tak, mówię, wierzysz w to, że cała materia działa ku dobremu, kurczę, dla ciebie, wierzysz, a to jest materia, to jest materialne, materialne. Przeżyj teraz sobie to, przeżyj, w ogóle wierz. Wylej się, pęknij jak stary balon, rozumiesz, o co chodzi? No nie, okazuje się, aha, przeżyłem kawałek bólu, rozumiesz, dotknąłem pewnych zjawisk, amen, jestem jaki? Lepszy, większy, świętszy, bardziej znam Boga. Patrzysz potem, kurczę, idziesz na kolana, modlisz się w innych językach, Boże, jak ja cię wyraźnie słyszę. Co się stało? No nic, dziecko, no postanowiłeś przeżyć trochę bólu w życiu. Przestałeś się spinać jak agrafka, bronić się, kurczę, rozumieć przed wszystkim, tylko poszedłeś za moim pierwotnym nakazem przeżycia. Rozumiesz? Przeżyłeś. Powołałem cię. Żyj! A ponieważ
przeżywanie życia to wybór, to nie można oczekiwać, że ono spadnie i go sobie przeżyjesz po prostu. Wszystko, co nas otacza, można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Jeden punkt to jest przeżywanie, drugi to jest budowanie. Obojętnie co, rozumiesz, są dwa punkty wyjściowe. Jak powiedziałem, przeżywanie polega na doświadczaniu życia, budowanie zaś polega na tworzeniu czegoś podczas życia. Więc albo przeżywasz życie, albo tworzysz coś, rozumiesz? I mówimy o tym punkcie wyjściowym. Wchodzę w jakiś etap swojego życia, w jakiś element życia i teraz tak, pytanie, czy ja będę to przeżywał, czy ja tutaj chcę coś zbudować od razu? Czy ja tutaj chcę coś zbudować? Rozumiesz? Na przykład, jeszcze raz wrócę do Marii, to jest Mistrzostwo Świata. Wiążą się ze sobą i pierwszą rzeczą, którą robi masa młodych małżeństw, to wiecie, co robią? Oni chcą wnieść swój potencjał w życie tamtego człowieka, zbudować coś, co w nim. Ja go zmienię. A teraz, jak to go zmienię? Jak to go zaczynasz zmieniać? Na obraz czyj? Czyli twój, tak? Nie, to jest obraz Boga. No to może niech się Bóg tym zajmie. Bo zasadniczo jest tak, że się coś zmienia, mam swój obraz, zmienia na swój obraz. No rozumiesz, o co chodzi. Nie, no to chcesz jego zmienić na swój obraz. No tak, bo my się nie dogadujemy. Zaraz. To znaczy, że ty się z nim nie dogadujesz i teraz ty zbudujesz w nim coś takiego, żeby to coś się z tobą zgadzało. Aha! Taki z ciebie Bob budowniczy. Aha! To tak będzie was związek wyglądał, tak? Gdzie skończycie? Powiem wam, gdzie skończycie. Albo skończycie w dwóch pokojach z dwoma telewizorami, albo skończycie na sali rozwodowej, albo proszę ciebie na sali terapeutycznej. Gdzieś skończycie. Rozumiesz? Jeszcze pół biedy jak na sali tej terapeutycznej. To jeszcze pół biedy, bo można wyjść z tego. Budowanie w przeciwieństwie do przeżywania tworzy jakieś obiekty w ramach życia. Obiekty tworzy. Rozumiesz? Obiekty w ramach życia. Obiekt ten ma być budowniczy, dajemy budowniczemu poczucie spełnienia życiowego. Rozumiesz, co robi budowniczy w życiu? Buduje coś, tworzy i to mu daje poczucie spełnienia. Odnoszę sukces, robię karierę, mam służbę. Rozumiesz? Ja na przykład w ogóle ja siebie nie traktuję jako człowieka, który ma służbę. Ja naprawdę nie. Ja mam takie... Po prostu robię to, co robię. Robię to, co lubię. Ja robię w życiu to, co lubię. Ja nie przychodzę. Wiecie, jak ktoś ma służbę, coś ci powiem. Musimy iść dalej w te sprawy. Jak ktoś ma służbę, to składa raporty. Wyższemu rangu od siebie. No musisz raportować. Bo jak nie będziesz raportować, to się będziesz źle czuł. Więc komu będziesz raportować? Mam służbę, no to idę do prezesa, czyli do Boga. I teraz co robię? No ja werbalnie lub niewerbalnie, świadomie czy nieświadomie, ja tutaj składam raport. Raportuję. Rozumiesz? No i co dalej, jak raportuję? No wypadałoby dostać co? No nagrodę jakąś, no. Jakąś pochwałę. Nie? Jakiś awans. Jakiś awansik. Wychodzimy z logicznego założenia, jak funkcjonuje umysł, który mówi, że mam służbę. Okej? Więc ja miałem... Ja wam mówię o swoim życiu. Ja tak funkcjonowałem. Ja raportowałem i spodziewałem się awansu. Tak Bóg na niebie, no. Że tak funkcjonowałem. Ja bym się do tego nigdy nie przyznał jeszcze 10 lat temu, rozumiecie? Nigdy w życiu bym się do tego nie przyznał. Powiedział, nie, a teraz tak. Rozumiesz? Budowniczy nie przeżywa życia, ponieważ nie wierzy, że to przeżywanie
da mu zaspokojenie, więc on musi coś zrobić. Rozumiecie? Musi coś zrobić. Zobaczcie, jak pierwszym, w ogóle pierwszym, do tej pory, kiedy głosi się Ewangelię ludziom, to w ogóle temat łaski, wiecie, temat łaski to jest temat tak niezrozumiały nadal przez społeczeństwo, że się w pale nie mieści. To rozumiesz, o co chodzi. Dalej już przyjął Jezusa, już złapał tym ziarnem kurcze wielkości gorczycy w ogóle te zbawienie i dalej żyje pod prawem, czy on chce, czy on nie chce. Jest w nowotestamentowym kościele, ale on ma prawo, gdzie? Sam w sobie. On jest teraz sam sobie prezesem, kurczę, Sądu Najwyższego. No już, bo już za bardzo nie można go tam sądzić, no bo już nie ma kto go sądzić. To teraz on się tak ustawia w życiu, ten człowiek, że on się tam sądzi. I to nie jest ten osąd pod tytułem prawidłowa, sprawiedliwa ocena jakiejś sytuacji, tylko to jest jednak, zasługujemy, wypracowujemy, jak nie wypracujemy, to się źle czujemy, jak nie zasłużymy, nikt nas nie pochwali, proszę ciebie, to leżymy i kwiczymy, wiesz, o co chodzi. Całe życie pod prawem, całe życie, proszę ciebie, tablice kurcze z 10 przykazaniami walą nas z dwóch stron, rozumiesz, że nam się głowa robi strasznie, kurcze, płaska, długa i płaska, tłuką nas, tłucze nas ten dekalog, nasz zasrany dekaloczek. Tłucze nas po głowach. Rozumiesz? Zobacz to w duchu. Zobacz tych ludzi z tymi płaskimi głowami, takimi jak naleśniki. Człowieku, z wybitymi przykazaniami po bokach. Tam nie ma te 10, żeby to było 10, tam jest 10 tysięcy. Rozumiesz? Całe tu kazanie na górze wybite, tam co innego wybite, tam kurczę, nie wiem co. Buduje taki człowiek i szuka w tym zaspokojenia, bo on musi w tym, bo w tym przeżywaniu nie znajduje. On w ogóle bagatelizuje to wzgardzanie. Ja będę o tym troszkę więcej później mówił. Nazywa to różnie. Cel, obowiązek. Zawsze jednak chodzi o zaspokojenie. Budowniczy zaspokaja życie swoje. Potem słychać, taki rodzic mówi do dziecka, powinieneś mieć dla mnie szacunek. Jestem twoją matką, twoim ojcem. Ja cię urodziłam. Czego się sadzisz jak rzodkiewka? Urodziłaś, bo ci Bóg dał macicę. I popęd seksualny, nie koksuj. W ogóle rozumiesz, nie jesteś twórcą ani macicy swojej, ani popędu seksualnego. Czego tu się, kurczę, wyrażasz przy tym dzieciaku? Aleś zrobiła. Ha. Jakbyś się bez macicy urodziła i pstryknęła, proszę ciebie, jak Thanos rękawicą i by ci powstała, kurczę, rozmiar. Wtedy tak, wtedy się chlub, bo masz czym. Tak? To co, ta twoja zasługa, żeś urodziła to dziecko? Coś, ty wyraziła zgodę po prostu? Aleś zrobiła. Zgodę wyraziłaś. A potem dzieciakowi krzyczysz, przecież mnie rozumiesz. Szanuj mnie, bo to jest wielkie, bo ja cię urodziłam. Bo ja cię urodziłam. Ale wielka sprawa. No dziecko powiedziało, ale ja się nie pchałem na świat. Dzieciak ustał i mówi, ale prosił cię ktoś? Pytałaś mnie o zdanie? O. Rozumiesz? No nie pytałaś. Stara przychodzi, proszę ciebie, i mówi, potrzebuję pieniądze na zakupy. Patrzy na mnie. I mówi, i patrzy na mnie i mówi, no bo wiesz, jak jest. Musi ktoś pracować, żeby nie pracował ktoś. Mówi, okej. Okay. Ja mówię, ile? Ona mówi, zaczniemy od najgrubszej kwoty. Ale ona negocjuje ze mną. To jest pani psycholog, ona idzie na psychologię kliniczną. Rozumiesz? To jest pani psycholog i ona już negocjuje ze mną. Nie powiem. W tym miejscu chcę powiedzieć, że cały czas jeszcze raz przypomnieć, że ja nie jestem zwolennikiem pasywności. Wy o tym doskonale wiecie. Pcham was do służby non-stop. I sam działam i zasuwam. Zasuwam, tak jak kiedyś Bogu obiecałem, że będę na całym etacie w służbie, to będę zasuwał, jakbym był na całym etacie, jakbym do pracy chodził. Tak też robię. Ale te 5 lat temu Bóg to przestawił. Powiedział, Artur, nie tutaj kurczę ten dzięciołek puka. To jest skutek, Arturek, skutek.
ani tu to nie może przynosić ci chluby, ani chwały, ani ty nie możesz z tego wyciągać zadowolenia życiowego. Ty w ogóle z czego innego wyciągnie. To nie znaczy, że ty będziesz, nic nie będziesz czuł w związku z tym. Nie o to chodzi. Ale ty naucz się przeżywać życie. Przeżywać każdy dzień. 365 lub 6 dni do przeżywania w roku. Każdy inny. Tysiące wątków, tysiące sytuacji, tysiące ludzi. Weź to, zacznij przeżywać. Zacznij to smakować. Reszta popłynie. Przestań się skupiać na tej budowlance. Kurczę, wiesz o co chodzi. Cały czas musisz coś tam zbudować. Zbudujesz, spojrzysz, ale zbudowałem. Rozumiesz o co chodzi? Sam kiedyś byłem, jak powiedziałem, zdeklarowanym budowniczym, więc ja wiem, o czym ja mówię. Moje życie polegało na budowaniu królestwa, tworzeniu rodziny, byciu ojcem, masy różnych rzeczy. Ja takie miałem zadania w życiu. Rozumiesz? Buduję królestwo. Jestem mężem, jestem ojcem, jestem taki, ja mam cele, jakie mam cele, lecę do przodu w tych celach, rozumiesz o co chodzi? Realizuję się, cały czas się realizuję. Tak mi życie przelatywało między palcami. Kupę rzeczy mi przeleciało między palcami, rozumiecie ludzie? Masę rzeczy, przeleciało mi, jak piach wzięty w ręce. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ile ludzi nie spotkałem, bo nie miałem czasu. Nie wiem, w ilu miejscach nie byłem, bo budowałem. Nie wiem, Przemek. I wiesz, za co dziękuję Bogu? Że mi nie powie. Bo jest dobrym Bogiem. Jest dobrym Bogiem, więc mi nie powie. Bo bym się załamał chyba. Rozumiesz? Chyba bym się załamał. Gdy poszedłem do miejsca przeżywania, to cele nie zniknęły, ale zmieniły swoje miejsce w hierarchii wartości. To się zmieniło. Ja dalej robię to, co robię, a powiem wam, z dużo większą skutecznością. Więcej, nie tylko dużo większa skuteczność temu towarzyszy, ale jeszcze większa lekkość. Boże, jak ja jestem dziś lekki. Ludzie, ja życzę każdemu takiego wyluzowania wewnętrznego, jak ja mam dzisiaj. Naprawdę. Po prostu naprawdę tylko życzę każdemu. Żeby to było możliwe przez nałożenie rąk, to bym kurczę na każdego położył ręce i mu tego udzielił. Bo to jest genialne. Rozumiesz? Genialne. Możesz wstać rano i coś przeżyć. Zacząłem widzieć coraz większy sens tego. Kiedy ja zdecydowałem o tym, zacząłem widzieć coraz większy sens. Zacząłem dostrzegać małe, codzienne piękna. Zarówno w sobie, w ludziach, w życiowych sytuacjach, wszędzie. Małe, różne, życiowe, piękna. Zaczęło być ich masa. Masa tych rzeczy. Masa. Masa piękna życiowego. Rzeczy od Boga. Ja zobaczyłem, dopiero mówię, Boże, jaki Ty jesteś Stwórca. To są miliardy kombinacji. Miliardy kombinacji, sytuacje, które się zdarzają, odpowiednie podejście do nich, dotknięcie ich, posmakowanie ich. Mówię, Boże, wow. Przeżywanie zaczęło być główną formą mojego kontaktu z Bogiem i z ludźmi. Ja przeżywam Boga. Ja przeżywam ludzi. Jest mi z tym dobrze. Ja wam naprawdę staram się w najbardziej możliwy dla w ogóle sposób przekazać tą rzecz. Chcę, żebyście się modlili o to, żebyście uwierzyli mi, że przeżywanie jest numer jeden i ma być na miejscu numer jeden. Wielkie i małe budowle zaczęły być skutkiem życia, a nie jego celem. Skutkiem, a nie celem.
Ja wam dalej pokażę w 10 takich, na 10 takich odsłonach w ogóle temat przeżywania. Zobaczycie, jak to wygląda. Życie stało się życiem. W ogóle rozumiesz, że żyjesz dla życia. Żyjesz dla życia. Wstajesz rano i żyjesz dla życia. Nie żyjesz dla kogoś. Nie żyjesz dla żony, dla dzieci. Nie żyjesz dla kościoła. Nie żyjesz, rozumiesz, wiesz, że w ogóle żyjesz dla Boga w tej konfiguracji, że On cię stworzył, On cię uformował i On cię tu w ogóle zesłał. Tak to nazwijmy. I tutaj się jakby kończy cała sytuacja dalej z tym Bogiem. I teraz ja mam te życie, jestem tą substancją taką, którą On tam stworzył, wymyślił, ułożył, zesłał. I teraz ja mam, ja żyjąc, ta substancja żyjąc w ogóle będzie oddawała mu chwałę, będzie potężnym sztandarem, będzie w ogóle wielki napis, Jahwe jest Bogiem. Całe życie, tylko co, ja teraz przeżywam je, ja je przeżywam, ja doświadczam. Każda z rzeczy jest w ogóle święta. Święta. Tak, bo każda jest święta. Bo teraz widzisz je. Jest taka, troszkę już Ewa zrobiła zaopatrzenia innych książek, w ogóle a propos książek, na marginesie, żeby mnie nie zapomniał. Będą tutaj takie książki, zdecydowaliśmy, które są totalnymi unikatami. Nawet jeżeli będziemy musieli je sobie w inny sposób tam organizować, a nawet jak nie ma ich rynku, to zorganizujemy te książki. I między innymi będzie tu książka pod tytułem Ekonomia Boża. I ta książka mówi między innymi o tym właśnie, o doświadczaniu i o rozumieniu istoty Boga w każdym elemencie, na przykład w bucie. Bo można go nosić i używać, a można mieć kontakt z Bogiem. Kwestia ustawienia. Kwestia ustawienia. Pytanie, czy wierzymy, że stwórcą tego jest Bóg. Czy wierzymy? Tak. Czy wierzymy, że stwórcą tego elementu jest Bóg? Że Bóg stworzył człowieka, który to zrobił? Że Bóg stworzył wodę, która była do tego potrzebna? Że Bóg stworzył rośliny, które były do tego potrzebne? Że Bóg stworzył to wszystko? Że jest to wzięte z natury? Jest to czyste dzieło Pańskie? Jest w tym zawarte wszystko, łącznie z czasem wyprodukowania go? Rozumiesz? Jest pytanie, czy mam święte podejście do tego elementu. Czy po prostu machinalnie to wkładam i w tym wchodzę. Rozumiesz, o co chodzi? Czy oddaję Bogu chwałę za to, że to mam? Czy uwielbiam mojego Pana za to, że to mam? Czy mogę to przeżyć? Czy odważę się to przeżyć? Czy kiedy będę mówił, Boże, dziękuję Ci za moje buty, to będę miał w swojej głowie taki kurcze kwadracik pod tytułem fajnie, bo nie jest mi zimno. Czy będę rozumiał, że to jest dzieło Pańskie, że to Chrystus jest w tym bucie. Rozumiesz? Chrystus. Wiecie, że na tym powstała idea Najświętszego Sakramentu w Kościele Katolickim? Na tym, co wam przed chwilą powiedziałem. Istota przemienienia tego opłatka w ciało Chrystusa, tak? To jest mistyczne zjawisko, rozumiecie? Na poziomie świadomości, że Bóg jest wszędzie. To jest proste. Taka była idea, główna ich idea, stąd oni to złapali. Wykrzywili, popsuli, poryli wszystko. Ale wracamy do podstawy, do miejsca ich zrozumienia. Oni rozumieli, że cała rzeczywistość chwali Pana. Chwała, cała rzeczywistość. Słońce, księżyc, gwiazdy, niebo, wiatr, skały. Jest taki jeden motyw, kiedy w ogóle przychodzi Bóg do jednego gościa i w ogóle mówi, poniesiesz porażkę. On mówi, dlaczego poniosę? Do króla. Czemu poniosę porażkę? On mówi, bo powiedziałeś, że jestem Bogiem gór. A nie dodałeś, że jestem Bogiem dolin. Ten przysiadł na zawiasach. Jak to? Czemu? Czemu? Nie trybisz, chłopie. No nie trybisz. Ty myślisz, że ja jestem gdzieś. Ty nazwałeś mnie Bogiem gór. Rozumiesz? Zapomniałeś, że ja jestem Bogiem dolin też. Jestem wszystkiego Bogiem. Rozumiesz?
Jestem w głosie przelatującego ptaka. Jak chcesz mnie szukać, to mnie znajdziesz. Dlatego ja nie mogę, jak ludzie mówią, że mają problem w ogóle ze skomunikowaniem się z Bogiem. Gdyby tylko zechcieli wierzyć. Rozumiesz? Podeszliby do człowieka, powiedzieli, dziękuję Ci Jezu, że jesteś. Mogliby to zrobić, ale nie robią tego. Bo nie chcą, bo nie przeżywają. Oni nie przeżywają. Zrobili sobie dziurkę, przez którą myślą, że mogą pociągnąć Boga za fraki. Rozumiesz? I patrzą przez tą dziurkę. I mówią, widzę Królestwo, widzę w Duchu Świętym. Ja nie twierdzę, że ty nie widzisz w Duchu Świętym. Ja twierdzę, że patrzysz przez dziurkę od klucza. Rozumiesz? Życie stało się z życiem. Zacząłem coraz mocniej interesować się chwilą. Chwilą. Dzisiaj chwila jest w miejscu mojego zainteresowania. Się interesuje chwilą. A nie czekam, aż coś minie i sobie buduję, co będzie później. Ale będę miał wspaniały czas. Kiedy? Jutro. A dzisiaj jaki masz czas? Zasrany? Ups. Ale żeś pochwalił Pana. Ale ja tego nie powiedziałem. Mówię, błagam Cię. Powiedziałeś. Właśnie przeczytałeś to, co jest tymi białymi elementami między literami. Właśnie to zrobiłeś, mistrzu. Czekam na jutro, bo dziś jest słabe. Dziś jest słabe. Za dzisiaj Ci nie będę dziękował, Boże, wstrętny. Dzisiaj się pokłóciłem z mężem. Dzisiaj jest okropne. Dzisiejszy dzień należał do szatana. Rozumiecie problem? Kiedy człowiek buduje, on cały czas będzie czekał, aż coś sobie zbuduje. Nie mówiąc o tym, że wielu się w ogóle boi skończyć budowy. Bo co nastąpi, jak się skończy budowa? Jakaś pustka? Niezagospodarowany element? A może by tak przeżywać chwilę? A może by tak przeżywać każdy kwadrans? A może by tak robić? Żydzi to rozumieli. Oni obojętnie gdzie, obojętnie w jakiej sytuacji, trzy razy dziennie zwracali się twarzą ku Jerozolimie i oddawali chwałę Jahwe. Przynajmniej trzy razy dziennie. Rozumiecie? Oni żyli chwilą. Bóg tego uczył ludzi od początku stworzenia, od początku. Ja jestem dzisiaj, on powiedział, jam jest Jahwe. Jestem dzisiaj, przeżyj to dzisiaj. Boże, dzisiaj pada, nie będę przeżywał tak bardzo, bo jutro będzie ładniejszy dzień. To ładniejszy dzień, przez dzisiaj. Co chcesz? Bo jutro, ja mam plan na jutro. Budowniczy mój, Bobie. No nie bądź Bobem. Wiesz, o co chodzi? No. Bob. Zrozumiałem, że to chwila jest okiem wieczności. Zrozumiałem, że chwila jest okiem wieczności. Teraz zaglądam w wieczność, teraz. Nie mam prawa porzucić tego, co jest teraz, na rzecz tego, co jest za kwadrans. Teraz muszę zajrzeć w wieczność. Jak nie zajrzę, to stracę. A to coś się nigdy już nie pojawi, ludzie. W ogóle nigdy to się nie pojawi. Ostatni raz to się pojawiło w życiu. Dlaczego? Minęła ta chwila. To już nie jest to samo. Inna wrażliwość. Brak zaskoczenia.
Pierwszy raz była zaskoczona i miała inną wrażliwość. Drugi raz już nie była zaskoczona i wrażliwość się zmniejszyła. Rozumiesz? Nigdy. Zamknęło się tamto w jednym momencie przeżycia. Rozumiesz? Nigdy się to nie zdarzy z powrotem. Nigdy. To są głupoty. Boże, przywróć mi te rzeczy. Nie przywraca. Bóg nie przywraca. Bóg niczego, nikomu nie przywraca. Wczoraj minęło bezpowrotnie. Boże, jakbym chciał, żeby ludzie tu pojęli. Oto wszystko czynię nowym, powiedział. Wszystko. Zaczęliśmy 20 po 10 dzisiaj uwielbienie. To jest przeszłość. Proszę was o jedno, błagam, zapomnijcie o tym. Niech wam Bóg błogosławi. Zapomnijcie o tym. Zapomnijcie na zawsze o tym, co się stało o 10.20, 10.30, 10.40, pieprzonej 10.50. Zapomnijcie o tym. Błagam. Stare przeminęło. Będziesz w tym trwał. Jak będziesz w tym trwał, będziesz blokował wejście nowego. Nie słuchaj tego uwielbienia. Nie wróć do domu, nie odtwarzaj tego, bo się przekliniesz. Nie przeklinaj się. Nie pozwól, żeby demon Nehusztan przyszedł do twojego życia. Nie rób tego. Nie słucham żadnych uwielbień. Nie robię takich rzeczy. Nie słucham tych rzeczy. Nie robię sobie tego. Kiedyś robiłem, byłem budowniczym. Wszyscy byliśmy. Tak zaczynaliśmy. Byłem dzieckiem, robiłem to co dziecinne. Rozumiesz, dorosłem. Nie robię tych rzeczy. Nie słucham tych rzeczy. Nie słucham uwielbień. Psalm 118:7. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Pana. Życie dla życia. Życie, nie umrę, ale będę żył. Nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Pana. Co ja będę robił w życiu? Opowiadał, będę dzieła Pana. Jakie ja będę opowiadał dzieła Pana? Nie jest napisane. Nie jest napisane. Co jest dziełem Pana? Wszystko jest dziełem Pana. Wszystko jest dziełem Pana. Pan nie jest od jakiejś rzeczy. Rozumiesz? Czy ty rozumiesz, że szatan jest dziełem Pana nawet? Kto go stworzył? O. A kto stworzył demony? No. Wszystko stworzył Pan. Wszystko jest dziełem Pana. Co to słowo znaczy? Nie umrę, ale będę żył i opowiadał, będę dzieła Pana. To słowo opowiadał. To jest greckie słowo epos. Na grekie, gdybyśmy tłumaczyli, to jest epos. To jest w ogóle będę tworzył opowieści. Będę tworzył opowieści. Co będę robił? Będę życie opowiadał. Jakie? Te, które przeżywam. Swoje życie będę opowiadał. Swoje życie będę opowiadał, bo ja przeżywam życie. Przeżywam życie. I ludzie za mną idą i będą szli jeszcze większymi tabunami ludzie za mną. Rozumiecie? Masy ludzi będą za mną szły. Dlaczego? Bo ja coraz więcej będę opowiadał swojego życia ludziom. Swoim czynem. Swoim głosem. Rozumiesz? Ale dlaczego będę opowiadał? Bo będę przeżywał. Bo będę przeżywał. Będę miał coraz więcej do opowiadania. Coraz więcej do opowiadania. Coraz więcej do opowiadania. Saro, ostatnio się śmieliśmy, bo na rękę chciała się siłować, siłujemy się, mówię, ale to trzeba tak ustawić, tak, tak, tak. Ona mówi, Boże, ty wszystko wiesz. Skąd ty wiesz, jak się siłuje na rękę? Ja mówię, no wiem. Przeżywam te rzeczy, to wiem, jak się, mogę ci opowiedzieć o wszystkim, co chcesz wiedzieć. Ja przeżywam to. A wiecie, co mi się zrobiło w ogóle? Właśnie od 5 lat mniej więcej. To się nasila. Moja głowa... Ona jest jakby, pojemność się zwiększa. Ja tego nie umiem wytłumaczyć. Dzieje się coś takiego, że ja przeżywając życie,
w mojej głowie jakby się otwierały nowe przestrzenie, jakby mi się mózg otwierał i one się tam rejestrują. A ja potem mogę, i więcej, i potem one są na użytek. Ja je mogę używać, składać, przekładać, robić, sklejać, podawać, zmieniać. I to jest masowe. Rozumiecie? Ja rozumiem rzeczy, których nie rozumiałem wcześniej. Rozumiecie? Z różnych dziedzin. Ja je rozumiem. Rozumiem. No. Amen. 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 Bo to, i to jest przyporządkowane, to jest fizjologiczne, to jest przyporządkowane temu. Życie jako dzieło Pana. Oto jest moja filozofia. Siła, którą mam do przeżywania życia, jest dużo większa niż siła do budowania. To się przełożyło, to jest główna siła. Tam, gdzie się spinałem, tam gdzie się odpoczywam. Tam, gdzie się spinałem, ja dzisiaj odpoczywam. Trochę to wygląda na niefrasobliwość, ale to nie jest prawda, że jestem niefrasobliwym człowiekiem, że to... Nie. Ewangelia Jana 5,26. Jak bowiem ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał życie sam w sobie. Mam życie sam w sobie. Czy ty rozumiesz, że masz życie sam w sobie? Masz w sobie życie. W twoim duchu jest życie. Masz życie sam w sobie. Sam w sobie. Ono nie jest skądś. Jest z ciebie. Uspokój się. Po prostu uspokój się. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Życie jest w tobie. Jesteś jego właścicielem. Właścicielem. Rozumiesz, że z Bogiem się nie rozmawia nad... Człowieku, w ogóle jak ci ktoś coś da, jak coś ci ktoś dał, no jak nie wiem, na urodziny przed tym, co coś ci dał. I co ty robisz, powiedz? Ty za każdym razem, jak go spotkasz, to co mu robisz? Przypominasz, że on ci to dał? Ubierzesz się w ten sweter na przykład. Idziesz przed kogoś i przed kimś tam ustoisz w tym swetrze. No i mówisz, co naprawdę, dziękuję ci, że dałeś mi ten sweter. Bardzo się cieszę, że dałeś mi ten sweter, wiesz? Dziękuję ci. Poniedziałek, wtorek. Dziękuję ci naprawdę, Kamil. Sweter po prostu... Uwielbiam ten sweter, Kamil. To jest od ciebie sweter. Jestem taka zżyta z tym sweterem, Kamil. Środa. Kamil, tak kochanie, chcesz powiedzieć mi o swetrze? Tak, chciałem ci, Kamil, powiedzieć naprawdę po prostu dziękuję ci za ten sweter. Tak, tak, już słyszałem, naprawdę jestem zadowolony, że ty jesteś zadowolona. Chciałem z tobą porozmawiać o tym, czy tam byśmy jutro poszli do kina, byśmy poszli, tylko w swetrze poszła. Kamil, czy, bo chciałem, żebyśmy tak, wiesz, naprawdę czwartek. Rozumiesz przekaz? Nie, mogliby tak ciągnąć, wiecie czemu? Bo my tak ciągniemy. My tak ciągniemy. Dziękuję ci, Panie Jezu, za życie Jezusa, które mam we mnie. Teraz sobie wyobraź wzrok archanioła Gabriela na ciebie. Na ciebie i na Pana Jezusa. Mój Panie, jest plan B? W ogóle wiesz? Nie ma. Okej. Okay. Masz życie sam w sobie. To twoje życie. Dał ci je Bóg. Nie wypomina. On nawet nie dyskutuje o tym. On nie potrzebuje twojego dziękuję. Rozumiesz mnie? Twoje dziękuję jest dla twojej głowy. Tak jak twoje przepraszam jest dla twojej głowy. To jest dla twojej głowy. Im bardziej będziesz zdrowy, tym będziesz mniej mówił w życiu przepraszam i będziesz mniej mówił do Boga dziękuję. Im bardziej zdrowy będziesz. Rozumiesz? Wiesz, co będziesz robił? Będziesz pędził i przeżywał. Łapał wszystko, dotykał, kurczę, smakował. Rozumiesz, o co chodzi? I wiesz, co będziesz? Będziesz jednym wielkim, świętym dziękuję. Będziesz jak samolot odrzutowy, który zostawia za sobą taką smugę królestwa. Z napisem Jahwe jest Panem. Rozumiesz?
A nie kurcze jakieś, czy dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję. Dziękuję, bardzo ci dziękuję. Szok. Że to jest lękowe. Nie powie 18 tysięcy razy dziennie dziękuję, to się boi. Czego się boisz? Mnie opuścisz i zostawisz. No jak czego się boję, Boże? Bądźmy szczerzy ze sobą raz na zawsze. Boję się, że mnie zostawisz i opuścisz, no. Że olejesz mnie, odrzucisz i znowu będę sam, pusty w ryj. Będę musiał te życie przeżywać. Diabłem się jeszcze będę lał, potem się dochla, potem pójdę do nieba albo nie pójdę, bo wreszcie nie wiem, czy ja te zbawienie mam na zawsze, czy nie mam, bo już jakoś, no nie wiem, Boże, w ogóle wszystko. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Zacznij kopać. Weź szpadel, zacznij kopać. Zacznij kopać studnie. Przyjaciele, posłuchajcie mnie. Przedstawię wam i musicie to wytrzymać dzisiaj. Bo ja muszę wam to podać, bo to jest dla mnie cholernie ważne. Nie. Nie, nie podam wam tego na dwie porcje. Nie. Pamiętaj, że przeżywanie jest numerem jeden. Nie możesz tego zmienić. W ogóle wbij sobie to do głowy. Nie chciej tego zmienić. To jest ostateczna konfiguracja. Dla wielu ludzi przeżywanie jest dodatkiem do życia. I są skłonni, aby przeżywać, ale w sposób ograniczony. Nie możesz być takim człowiekiem. Przeżywanie nie jest dodatkiem. I przeżywanie nie jest do tego, żeby być ograniczonym w tym przeżywaniu. Trochę poprzeżywam, żeby nie za bardzo. Nie. Nie. To jest numer jeden. Rozumiesz? Ale masa ludzi tak nie robi. Nie możesz być z takim człowiekiem. Przyjaciele, ograniczenie to jest wybór elementów życia, które następują. Ustawianie priorytetów przeżywalności. Ludzie sobie ustawiają, co się przeżywa, co się nie przeżywa. Nie wolno ci tego ustawiać. Musisz zrozumieć, że przeżywasz wszystko. Przeżywasz wszystko, co się dzieje w twoim życiu. Przeżywasz wszystko. Wszystko jest do przeżycia najpierw. Do przeżycia. Całe życie się przeżywa. Pamiętaj, ludzie tworzą granice przeżywalności. Nie wolno ci tworzyć granic przeżywalności. Nie ma czegoś takiego jak granica przeżywalności. W ogóle diabeł cię będzie straszył, że się w tym utopisz. Że ty popłyniesz gdzieś. Popłyń. To dobrze. W ogóle popłyń. Weź popłyń. Normalnie w tym popłyń. Rozumiesz? Ludzie uważają, że przeżywalność jest skutkiem. Posłuchaj, normalnie umysł jest skonfigurowany tak, że myśli, że przeżywalność jest skutkiem. To jest błąd. Przeżywalność nie jest skutkiem. Przeżywalność jest celem głównym. Rozumiesz? Przeżywalność to jest główny cel. Na przeżywalność trzeba się zdecydować. Ona nie przydarzy się. To się nie przydarzy. Nie przydarzy się przeżywalność. Trzeba się zdecydować. Ja będę przeżywał. Będę przeżywał w pełni, kompletnie, wszystko, przez cały czas. Nie będę uciekał. Rozumiesz? Nie będę uciekał. Nie będę uciekał. A pewne sytuacje, okoliczności są tylko do przeżycia. Słyszysz, co ja powiedziałem? To jest bardzo ważne. Tam nie ma nic więcej. Jest masa sytuacji w życiu, które są tylko do przeżycia. Tam się nic nie buduje. Tam nie wolno czegoś zacząć budować. To jest do przeżycia. To trzeba przeżyć. Przeżyć. Rozumiesz? Nie należy wtedy doszukiwać jakiejś głębi. Bo wtedy wzgardza się przeżywalnością. Ludzie na przykład w każdej... I to jest w ogóle mankament kolejny chrześcijaństwa, że ludzie doszukują się, nie każdego chrześcijanina, nie wierzę, że każdego, ale wielu chrześcijan, oni się doszukują jakiejś głębi we wszystkim. Ludzie, nie wszędzie jest głębia. Rozumiecie? Rzeczy się przeżywa. Przeżywa się. Na przykład teraz w piątek
Byliśmy na zakupach, bo tam Sara potrzebowała jakieś rzeczy. No i ja sobie chodziłem, rozeszliśmy się, Sara sobie poszła w jedną stronę, Agata sobie poszła w drugą stronę, ja sobie poszedłem w trzecią stronę. Poszliśmy sobie i poszliśmy sobie do sklepu. Ja w ogóle, ja jestem ten rodzaj taki, że ja sobie, ja to lubię. Większość facetów tego nie lubi, a ja lubię. Ja lubię, ja sobie pójdę do sklepu, sobie oglądam tam coś. Mierzę sobie, coś sobie wezmę przed lustro. Ja w ogóle jest, czasami ja widzę, jaką tam konsternację wśród ludzi w ogóle wywołuje, no nie? Bo mi się w większości przypadków nie chce wchodzić do przybieralni w ogóle, nie? Więc ja robię tam jakiś cyrk zawsze gdzieś na środku. Ja zawsze robię, tu odsunę, już patrzę, ja tu plecak położę, tu mam zdjęty, tutaj wisi na przykład jakieś garnitury, widzą moja bluza Adidasa, wisi na przykład z paskami na tym. Ja już jestem rozebrany, proszę ciebie, ja już zakładam jakiś sweter, stoję tam, przyglądam się, no nie? Wiecie, fajne jest tym wszystkim to, że jest luźno naokoło ciebie. Tam nie ma ścisku, już nikt w pewnym obrębie tam się nie porusza, no nie? To jest genialne, w ogóle mi się to bardzo podoba. Wszyscy twierdzą, jakiś tam, wiesz, korba, no nie? Ja to lubię, co... I sobie poszedłem i teraz oglądam sobie różne rzeczy, no nie? I co robię? Ja je przeżywam. A jak ja bym w tym wyglądał? A jak w tamtym? I mnie to cieszy. W życiu by mnie to kiedyś nie cieszyło. Ktoś powie, co to jest? No ja mówię, życie. Przeżywam życie. Tu sobie perfumy powącham. Się psiknę, posmaruję. Potem sobie tu wącham. Mam trzy. Nie? Ktoś powie, ale to trzeba szybko, żeby... Ja mówię, ja nie chcę szybko. Dlaczego mam to robić szybko? Ja mi się nie chce na szybko. Nie chce mi się. Ja chcę to przeżyć. Ja nie chcę tam wpaść. Ja nie uważam, że chodzi o to, żeby tam wpaść i coś sobie kupić. Ja tak nie uważam. Ja tak kiedyś uważałem, jak byłem budowniczym Bobem. Ja tak nie uważam. Ale dlaczego mam to robić? Przepraszam. Rozumiecie? To w praktyce wychodzi. Ja chcę, podkreślam słowo chcę, bo ja to, co robiłem sobie w piątek, to ja tego chciałem. To nie jest coś, że to na mnie spadło, coś. Ja tego chciałem, ja postanowiłem przed Bogiem, ja chcę przeżywać życie, ja chcę przeżywać wszystko, każdą chwilę, każdą rzecz przeżywać. Rozumiecie? Ja kiedyś, ludzie, przygotowywałem się do tego, aby coś osiągnąć. Ja się teraz nie przygotowuję do tego, żeby coś osiągnąć. Ja przeżywam. Osiąganie jest skutkiem. I pewne, bo ja rozumiem, że pewne sytuacje są tylko, żeby je przeżyć. Dwa razy nie zdarzy się mi ta sama sytuacja. Nie będę w tych samym miejscu, nie zobaczę tych samych ludzi, nie dotknę tych samych, kurczę, elementów. Nigdy tego, to się nie zdarzy. Ja się nie doszukuję tej głębi. Rozumiesz? Posłuchaj dalej. Gdy przeżyjesz to, co miałeś przeżyć, to nie ma potrzeby, aby po raz kolejny odtwarzać tę sytuację i atmosferę, która wtedy temu towarzyszyła. Na przykład, to jest bardzo ważne, gdzie jest ogromny w ogóle zrobiony szlaban na ludziach. Ludzie chcą drugi raz to przeżyć. Na przykład pojechali gdzieś na wakacje. I teraz znowu jadą na te wakacje w to samo miejsce i chcą przeżyć tę atmosferę, która była w tamtym roku. Nie przeżyją. Nigdy. To już minęło. Wiecie, co dalej ludzie robią? Na przykład ja wam pokażę, jak to działa, jak ten mechanizm działa. Na przykład byli w jakimś związku. Przeżyli coś w tym związku. Rozpadł się ten związek. Oni wchodzą w drugi związek i wiecie, co chcą zrobić? Odtworzyć to, co było w tamtym związku. Z tym człowiekiem. Jakim prawem? W ogóle, dlaczego ty chcesz z nim to przeżyć? A bo ja tam odniosłem porażkę. A co to kogo obchodzi? Miałaś porażkę z panem X, a to jest pan Y. Co X-owi do Y-a? Oni się nawet nie widzieli na oczy. Dlaczego ty chcesz tutaj z tym panem Y-kiem przeżyć te same... A po co ty to robisz? Dlatego między innymi ja, osobiście ja, im głębiej przeżywam, tym mniej
rejestruję to, co się działo. Ja na przykład nie robię zdjęć już w ogóle. Bo ja nie chcę pamiętać o tym, co było tam. Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz. Po co? Dlaczego mam pamiętać to, co było na tych wakacjach? W jakim celu? Nie rozumiem. Jak to jest stare i to ma, co? Jaki jest cel tego? Przeminąć, tak? Amen? Przeminąć ma to. Jestem ortodoksem, to ma przeminąć. Wakacje z zeszłego roku mają co? Przeminąć. Taki jest na nich nakaz pański. Nakaz pański na wakacjach z tamtego roku jest przeminąć. Mają przeminąć. Czemu zatem mam je zarejestrować i je wspominać? Bo co? Po co? W jakim celu? Ja chcę coś nowego przeżyć. A ja chcę, żeby wakacje w przyszłym roku były zupełnie inne. A ja chcę je przeżyć w nowy, świeży sposób. Ja w ogóle nie chcę przeżywać tamtych rzeczy. Mnie to nie interesuje. Po co? Rozumiesz? Moja matka z ojcem mieli takie albumy, zdjęcia mieli w tych albumach. Pierwszy album, najstarszy. Otwierasz. Ślub rodziców. Matka z ojcem, odpicowani, ojciec PKS-y takie. Człowieku, podszykowani, elegancko, kurczę, garnitur, takie klapy, koszula a la Presley. Rozumiesz, o co chodzi? Wzrok ojca i matki. No, mijają lata, tak? Matka znerwicowana, ojciec alkoholik, rozumiesz? A klaser leży. I wiecie, co się robi? Ogląda się go. W ogóle jest dostępny. Nie jest schowany w sejfie. Nie jest spalony na popiół i rozsypany nad Narwią. Nie. Jest dostępny dla dziecka. Dziecko go sobie bierze i otwiera. Przychodzi. Mamusiu, co to jest? To nasz ślub z tatusiem. Mama ci to opisze. Mama opisuje to. Jak było z tatusiem tam. Mama, a dlaczego tatusia nie ma pół roku w domu? Wyszedł wynieść kosz, z kosza na śmieci i go nie ma. W marcu zniknął. Milczy. I przekłada następną stronę. A tu jest są twoje chrzciny. Zobacz, jaki byłeś śliczny. A teraz jaki jestem? Ludzie są do tego, żeby im przewiać głowy Świętym Duchem. W głowach jest sieczka. Taki odpad po zbożu. Sieczka, pocięte, kurczę, rozumiesz? Pełne głowy tego są. Ja nie chcę tego w swoim życiu. Ja chcę przeżywać życie. W ogóle nie chciej tego, proszę cię. Proszę, nie pragnij tego, proszę wyrzuć z siebie te pragnienia. Proszę, zechciej przyjść do Boga, powiedzieć, Boże, ja chcę umrzeć dla tych rzeczy. Ja chcę zginąć dla tej kurcze wszystkiego, co do tej pory było w moim życiu przeżywane. Ja chcę przeżywać na nowo. Ja chcę niczego nie wspominać. Boże, nie chcę tego. Nie chcę. Gdy jakieś przeżycie jest kompletne, to tam się już nie wraca. Nie otwiera się tego, co trzeba było, co było już przeżyte. Tego się nie otwiera. Nic dwa razy się nie zdarza. Ale to już inaczej. I tak nie masz szans powrotu. Już nigdy nie zrobisz tego, co tam było. Nawet nie zrobisz tego, co zamierzałeś zrobić. Bo minął czas. Skończyła się epoka. Nawet ten człowiek, z którym jedziesz na wakacje, jest o rok starszy. To jest inny człowiek. Inny. Inne rzeczy mu w ogóle będą odpowiadały. Rozumiesz? Inny. Czasami ludzie mówią, wiesz, jak się pobieraliśmy, to ty byłeś inny. No wiem. No to na teraz jesteś inny. No wiem. Czasami ludzie do mnie przychodzą, Arturze, kiedy zaczynałeś głosić, to inaczej głosiłeś. Ja mówię, wiem. Ale, no bo teraz inaczej głosisz. Ja mówię, no to chyba o to chodzi. No mam wrażenie, że o to chodzi. Jak ja bym głosił tak samo, jak 10 czy 15 lat temu, to oznaczałoby to, że ja mam jakiś defekt mózgu. Rozumiesz? Kaznodzieje, którzy głoszą to samo przez tyle lat, zachowują się w taki sam sposób, to są ludzie, którzy mają defekt mózgu. Jakiś defekt mają.
Bo człowiek ma w sobie wbitą w ogóle, kurczę, przestrzeń rozwoju. No rozwój, rozwój, rozwój. Rozumiesz, o co chodzi? Stare przemija, powstaje nowe. Cały czas. Nic dwa razy się nie zdarza. W życiu trzeba przeżywać każdą chwilę. Brać pełnymi garściami to, co tam się zdarza, co tam jest. Bo tego później nie będzie. Czerp z chwili, ciesz się chwilą. Ktoś, kto jest obserwatorem twojej przeżywalności, nie jest w stanie jej chwycić, pamiętaj. Ani ty nie jesteś w stanie chwycić czyjejś przeżywalności. Tego nie możesz zrobić. Będzie to... Będzie ta osoba na to patrzyła, jak ty przeżywasz, z dystansem, bo nie będzie rozumiała tego, co się dzieje. Ludzie na mnie z dystansem patrzą, a od 5 lat coraz większym. Patrzą na mnie, co się z tobą dzieje. Ja mówię, ale nie wiem, o co tobie chodzi. Krzywdzę cię? No nie, Arturze, ale ja cię nie rozumiem. Ja mówię, ja nie wiem, dlaczego ty mnie nie rozumiesz. To nie do mnie. Bo nie wiem, nie rozumiesz moich słów, argumentacja jest sucha. Ja jestem logikiem, ja ci wyargumentuję każdą rzecz. Jak ty tego nie zrozumiesz, a możesz nie przyjąć, a nie przyjąć to jest inna sprawa. Aha, a może ty nie rozumiesz mojej przeżywalności, bo ty nie możesz rozumieć mojej przeżywalności. Nie możesz rozumieć mojej przeżywalności. Coś wam powiem. 2 nabożeństwa temu pękły mi gacie tutaj. Pękły mi gacie, się wykroczyłem. Pękły mi gacie, tak, długość tutaj, no nie. I teraz tak, poleciałem z tymi gaciami tam do tego, wziąłem ten nóż zielony i sobie zemdam te gacie. Kurczę, no nie będę, mówię, chodził w tych, uciąłem te spodnie sobie, no nie. I wyszedłem i Sara do mnie mówi, wróciłem do domu, mówi, tato też jest, to jest taka, to jest też maszyna logiczna taka, mówi, tato, wyjaśnij mi pewną sprawę. Ty miałeś na górze walizkę, w której miałeś też dżinsy niebieskie, prawda? No, mówię, miałem. Mówię, dlaczego ty tam polazłeś i zemdałeś tym nożem te kurcze dżinsy? Czy mogłeś iść na górę? Przynajmniej to żaden akt proroczy, ani to nic nie znaczyło. Po prostu zemdałem ze spodnie, dlatego że no, nie będę w takim rozdartym chodził. Mówię, lepiej w krótkich już polecę do końca. Przynajmniej mówi, tyle samo by ci czasu zajęło, nawet mniej. Jakbyś poszedł, zmienił te dżinsy, włożył i tutaj wszedł. Ja tak usiedzę przy stole i mówię, wiesz co, Sara? Nie, no masz rację, tylko mówię, w ogóle mi to nie przyszło do głowy. Słowo honoru, ludzie, nie przyszło mi to do głowy, nie? Teraz pytania, bo ja lubię sobie odpowiedzieć na to, dlaczego mi to nie przyszło do głowy? Czemu ja tak nie zareagowałem, tylko inaczej? Bo ja lubię wiedzieć o sobie. O sobie lubię. I dochodzi mi bardzo prosta świadomość, nie? Że dla mnie, posłuchajcie, dla mnie, jeszcze raz podkreślam dla mnie, bo ja mówię wam, ja świadczę wam o sobie, o miejscu, w którym ja dzisiaj jestem i do którego ja was chcę dopiero zaprowadzić. Dla mnie to było zbyt banalne. W miejscu przeżywalności, w której ja dzisiaj jestem, to było zbyt banalne iść na górę i zmienić te spodnie. Bo to, rozumiecie, bo budowniczy umarł. Wiesz co, było to, ja nawet tego nie bym nie zdiagnozował, coś szalonego. To było coś, co się przeżywa. W tym był pewien potencjał przeżywalności. A w pójściu na górę i założeniu gaci w ogóle z walizki nie było żadnego potencjału przeżywalności. To byłby czysty pragmatyzm. To byłoby budowanie. Zadziałałby Bob. Poszedłby, założyłby spodnie, wróciłby. Oglądaliście kabaret o pralce? Którą sztur robi? Pralka. Oglądaliście? Zapiszcie. Koniecznie kabaret o pralce. Jak sztur przychodzi młody kupić pralkę. Przychodzi, rozgląda się. To są pralki, tak? No to tą proszę. A sprzedawca stoi. Jak to? Mówi. Jak to? Przyszedł, wyszedł, kupił pralkę. A porozmawiać? Będziecie sikali ze śmiechu. Mówię wam, w ogóle genialna sprawa. Dla mnie fakt ucięcia tych spodni, dla mnie, w miejscu, w którym ja jestem, tak? To było przeżycie jakiejś sytuacji. I ja naprawdę nie miałem żadnych dziwacznych intencji pod tytułem tworzyć jakieś kontrowersje, coś. Nie. Ja po prostu mam w sobie dzisiaj przeżywalność na wyższym poziomie niż budowanie. Ja przeżyłem sobie to.
Ja sobie to przeżyłem. To nic nie znaczyło. Pamiętaj, to nic nie znaczyło. Nic. To było do przeżycia. To było do przeżycia. Ja sobie to przeżyłem. Ktoś mówi, co to jest? Ja mówię, ja nie wiem, co to jest. A jak wygląda Duch Święty? No, no ty mi powiedz, jak wygląda Duch Święty, to ja ci powiem, co to jest. No. Co mi powiesz? Jak gołębica? No, bez przesady. No, bądźmy jakimiś tam ludźmi, wiesz, przynajmniej średnio inteligentnymi w tym wszystkim. Gołębica. Rozumiesz? Zobaczcie, to jest właśnie myślenie. Bo stąpił jako gołębica, to teraz... A najlepsze, nie wiem, czy w ogóle się nad tym zastanowiliście kiedyś, przepraszam. Skąd wiedzieli, że to gołębica, nie gołąb? Zadaliście sobie pytanie? Słowo wiedzy? Gołąb i gołębica? Za cholerę nie rozpoznamy gołębia czy gołębicy. Jak? Może kolorami może, czy czymś, ja nie wiem. Jak białe są, na przykład taki gatunek, Breischwanz na przykład. Taki gołąb. Ciekawe, bo gołębica tam, nie wiem dlaczego gołębica. No ale gołębica teraz malują, wszędzie jest gołębica, gołąb, nieważne. Nie? W życiu nikogo nie przekonasz, nigdy w życiu nie przekonasz żadnej kongregacji, że można Ducha Świętego przedstawić jako kondora. Nie. Kondor nie. W życiu nie przekonasz, że na Pana Jezusa stąpił kondor. Normalny. I zaśpiewał. Ta-da-da-da-da-dam, ta-da-da-dam, wiesz, nie przekonasz. Tyś jest właśnie mój syn, kocham ciebie, uwielbisz mnie życiem swym. Rozumiesz? Nikt tego nie zrobi, proszę ciebie. I kilku Indian grających na fletni w ogóle. Nie, tego nie, nie. Dlaczego? A zobaczcie, a u niektórych to, niektórych was może tu kuć, jak to mówię. Jak cię tu coś kuje, to jest religia, jak cię kuje tam, no nie? Cieszmy się, że nie poleciałem dalej. Rozumiesz? Ale jest gołębica, dlaczego? Schemat myślowy, dziękuję uprzejmie, poszło! Wszyscy wiedzą, że Duch Święty jak gołębica wygląda. Ja nie wiem, jak wygląda Duch Święty. Naprawdę. I nie wiem, jak można w ogóle opisać przeżywalność sytuacji z obcięciem gaci tym nożem. Tu chodzi o przeżycie. Obserwator tego, rozumiesz, nie jest w stanie tego dotknąć. Ale to coś we mnie weszło, zostało i otworzyło kolejny puzzle, na podstawie którego ja sobie poszerzę Królestwo Boże. Rozumiesz? Osoba taka, która jest obserwatorem, albo tym pogardzi, albo się tego wystraszy. Bo przeżywalności się ludzie mogą też wystraszyć. Dzieje się tak dlatego, że to, co u ciebie widać na zewnątrz w związku z twoją przeżywalnością, jest tylko małą częścią tego, co dzieje się u ciebie w środku. Przeżywalność to jest malutka rzecz, która się... Ona to na zewnątrz widać troszeczkę, maleństwo takie. Rozumiesz? Człowiek taki musi być blisko ciebie i samemu zdecydować się na współprzeżywanie, aby mógł zacząć dotykać twojej przeżywalności. Wiecie w ogóle, żeby współprzeżywać z człowiekiem, to trzeba być z nim blisko? Bardzo blisko. Bardzo blisko trzeba być, żeby współprzeżywać. Rozumiesz? Bardzo blisko. Bo inaczej to nie... Ja będę tak z daleka, to będzie, ja nie rozumiem ciebie. A ty nie masz mnie zrozumieć. Ty masz ze mną współprzeżyć, 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 współprzeżyć. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Współprzeżywam coś. Wiesz, o co chodzi? A nie, że ja to rozumiem. Nie ma sensu, że nie rozumiem. Rozumiesz? Nie rozumiem. I Trójcy nie rozumiem. Innych rzeczy nie rozumiem. Nie rozumiem. Bo to się nie mieści w tych kategoriach. Blisko oznacza chęć poznawania człowieka. Jak w ogóle mówimy o bliskości, ludzie na marginesie, to znaczy, że chcemy poznać drugiego człowieka. Chcemy poznać. Gdy osoba taka nie jest blisko i nie zdecydowała się na współprzeżywanie, to będzie chciała twoją przeżywalność, co zrobić? Skontrolować i zracjonalizować. Skontrolować i zracjonalizować. Rozumiesz? Przeżycie jest do przeżycia, nie do obejrzenia, nie do opisania. Zobaczcie, wielu ludzi, kaznodziei, w ogóle co robi? Piszą książki na przykład i wiecie, co oni robią w tych książkach? Próbują opisać swoją przeżywalność. Rozumiesz? Po co? Przy tego się nie chwyci. A potem co? Ktoś czyta te książki, wiecie, co robi? Naśladuje.
Nie można przeżywalności naśladować. Też będę tak robił. Kiedyś ten święty Franciszek z Asyżu, on miał takiego ucznia swojego, jakby jeszcze w zakonie, miał takiego ucznia, co ten uczeń chodził za nim i wszystko robił, co tamten robił. Ten klękał, ten składał ręce, ten składał ręce. Ja nie twierdzę, że to na jakimś odcinku podstawowym nie ma racji bytu, bo dziecko też tak robi, nie? Cholera, trudno, jak już takie dziecko, wiesz, z 15 lat, tak za tobą chodzi. Się odwracasz, czego chcesz? Patrzysz, czy noża w ręku nie ma, wiesz, o co chodzi? Coś obejrzał na TikToku. W ogóle wiesz, o co chodzi. Kiedyś taki, wczoraj taki film oglądałem, taka stara nauczycielka mówi, kiedyś, mówi, to dzieciom się zabierało papierosy i pornosy, mówi, jak do szkoły przyszły. Dzisiaj, mówi, broni kokainę. Mówi, a wiek ten sam. W przeżywaniu jest brak tak zwanej logiki umysłu. Tam zachodzi logika emocjonalna, głęboka logika emocjonalna. Przeżywanie, przeżywanie nie przyjmuje się głową, przeżywa się sercem. To jest kolokwializm, ja to rozumiem. Ale takie są fakty, trudno to inaczej nazwać nawet. Nie można połączyć pojmowania głową i pojmowania sercem. To musi ze sobą współpracować. Dlatego przeżywalność współpracuje z budowaniem, tylko odpowiednio musi być ustawione. Przeżywamy, wskutek czego budujemy. Ja tutaj przy tych spodniach ja wybrałem chwilę, rozumiecie? Wybrałem chwilę. To chodziło o tą chwilę. Chodzi o chwilę. Stoisz tam i tym nożem tępym. W ogóle jeszcze mam zapytała, a zauważyłeś, że tam były nożyczki z boku? Ja mówię, wiesz, nie. Zauważyłem ten majcher, kurczę, którym się oprawia wołu. Rozumiesz, o co chodzi? A który jest naprawdę dość tępy. I rżnąłem te spodnie, człowieku, i stoję i rżnę w tym wszystkim i w ogóle, i ktoś popatrzył z boku, idiota skończony. Możliwe. Nie o to chodzi. Czemu nie? Można powiedzieć tak, bo dlaczego? Dla kogoś, kto to zracjonalizuje, to będzie idiota skończony. Ja to w ogóle, to jest adekwatne. Adekwatne, no rozumiesz, o co chodzi. Ja się ani za to nie gniewam, ani się, kurczę, nie sadzę, kurczę, tutaj, bo tak jest, to idiotyczne zachowania, ale co? Godne chwili, której co? Mi nikt czego, co? Nie zabierze! Tak samo jak żadnego momentu mojego spotkania z Bogiem mi nikt nie zabierze. Rozumiesz? Nikt mi tego nie wyrwie. Mojego przeżywania, mojego Boga. Nikt mi tego nie wyrwie. Rozumiesz? Żeby nie wiem, co mi, kurczę, porobili, tak? Nawet się tego nie ma jak wyrzec. Nie wiem, czy rozumiecie. Nie te intelektualne rozważania. On się wyrzekłby Pana, on się wyrzeknie Pana Jezusa, to go tam wyrzuci Pan Jezus z nieba. Bubu, brzydki. Cię tam krzyżowali, bili, powinieneś wytrzymać. Panie, miałem taki niski jak to się nazywa, poziom, po próg bólu taki miałem, to tam mnie przybili, tam jeden gwóźdź wytrzymałem, tam się nie wyrzekłem, no ale po drugim, no to już się tam wyrzekłem, Panie Boże, no to miej mi za usprawiedliwość, no się powołuję na Twoją łaskę tam z krzyża, bo się wyrzekłem. Nie, 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 dla Ciebie nie, wąt z nieba. To aż dziwnie brzmi, wiesz, o co chodzi? No tak ludzie myślą, wiesz, w takich kategoriach. Się wyrzekłeś. Przeżycia nawet z Bogiem się nie możesz wyrzec, bo przeżyłeś. Nie mówiąc w ogóle narodzenia z Bożego Ducha, nie? Ale przeżycia się nie możesz wyrzec. Przeżywalności nie wolno przerywać w trakcie. Bo tam się zabija chwilę obecną, ludzie. A Bóg powiedział, ja jestem teraz. Nie wolno tego przerwać. Tak jakbyś przerwał rozmowę telefoniczną. Nie przerywa się tego. Przeżywalność jest tylko praktyczna. Nie można jej opowiedzieć. Gdy coś przeżywasz, to pozostaje już to w tobie na zawsze. Na zawsze. I stanie się to w tobie źródłem poznania. Posłuchajcie, o co tu chodzi. Przeżywasz coś i to jest źródło poznania później w tobie. Ty nawet nie wiesz, jak z tego płynie później potężna boska moc. Bo ty przeżyłeś. Przeżyłeś.
Przeżywalność nie powtarza się, gdy w ciebie wchodzi. To koduje się. Ona się koduje w tobie. Ona się nie powtarza, bo ona się zakodowała. Tam jest pewien kod, tak jak program komputerowy. W bardzo indywidualny sposób. Przeżywalność kształtuje się, a potem ona najpierw kształtuje ciebie w środku, a potem ty możesz ją w sposób przerobiony podawać innym ludziom. Przez nauczania, przez korektę, przez przyjaźń, przez bliskość, przez miłość. Rozumiesz, o co chodzi? Podajesz tą przeżywalność, podajesz siebie. W ogóle rozumiecie, że czy wiedzieliście o tym, czy nie, to jesteście i tak skutkiem tego, co przeżyliście w życiu? Rozumiesz? Tylko teraz, gdyby człowiek był świadomy i potrafił to wszystko ułożyć sobie od początku, wiecie, jakimi petardami jesteśmy życiowymi? Ale to wiecie, to dzieło przypadku zarządziło w ogóle różnymi sprawami. Masy rzeczy nie potrafiliśmy odpowiednio sobie poukładać. Rozumiecie? Pogniotły nas później. Nie wolno nią gardzić. Przeżywalnością nie wolno gardzić. Ludzie, którzy gardzą przeżywalnością lub wybiórczo przeżywają, są ograniczeni. To są ograniczeni ludzie. To ograniczenie nie pozwala im rozwijać się i realnie służyć innym ludziom. Kochani, jeżeli interesuje was to w ogóle, co ja do was powiedziałem, chcecie pójść w te ślady, to jeszcze dziś pomódl się do Boga. Niech każdy z się pomodli do Boga i poprosił go, aby pomógł ci przekonfigurować twoją życiową siłę na przeżywalność. To jest rzecz dla ciebie bardzo nieznana może, dlatego to jest taka modlitwa, w której ty rzeczywiście przychodzisz i mówisz: Boże, ja nie znam tej przestrzeni, ja w ogóle do tej pory zupełnie inaczej do tego podchodziłem, pomóż mi w Duchu Święty w tym. I on to zrobi. Pomógł mi. Zrobił. W ogóle, rozumiecie, tylko ja, cholera, długo do tego dochodziłem. Długo, wiele, wiele lat. Ustanów, że będziesz przede wszystkim przeżywał. W ogóle powiedz: Boże, nie boję się tego. Poprowadź mnie w tym. Budowanie będzie zawsze skutkiem, Panie Boże mój. Kurczę, będę budował, będę robił, bo to jest słuszne, tylko zawsze na zasadach wtórnych. Nie żyję po to, żeby coś budować. Nie żyję, żeby zostawiać po sobie jakieś ślady. Nie żyję, Boże, po to. Żyję po to, żeby przeżyć życie. Jestem kompletny, Boże. Stworzyłeś mnie jako człowieka, który ma możliwość przeżywania życia. Wiecie, wiele się mówi o tych ludziach, którzy zostawiasz w ogóle. Najwięcej się mówi o tych, którzy zostawiają ślady w historii. Dlatego ludzkość tak jest skonfigurowana. Mówi się o tych, którzy zostawili coś, stworzyli, zrobili. Amen. Ale to trzeba zrozumieć, że ci ludzie... Rozumiesz? Jakie oni rzeczy by osiągnęli, na przykład gdyby oni kompletnie przeżywali jeszcze wcześniej. Bóg jedyny wie. Albo na przykład nie wiemy, czy wiele z tych rzeczy, o których mówimy, że są wielkimi dziełami duchowymi czy materialnymi, nie jest skutkiem przeżyć. Rozumiecie? Ja na przykład czytam taką książkę sobie o życiu Einsteina i w ogóle przyglądam się na tego faceta, jak on swoje przeżycia konfigurował na poziomie w ogóle fizyki później. To jest niesamowite dla mnie. I on w ogóle książki o tym napisał. To jest w ogóle mocny temat. No on przeżywa różne rzeczy i okazuje się, ja nie wiedziałem, w ogóle facet miał mocno filozoficzne podejście. Dla mnie zawsze to był tak ścisły umysł, kurczę, ABCD, i on był umysłem ścisłym. Jednocześnie ambiwalencja była tak potężna, że ten facet, on był swego rodzaju filozofem. Ja nie wiedziałem o tym. Dopiero mówię: wow, no to są jego wypowiedzi? Einsteina? To są jego obserwacje? To są jego przeżycia? Facet jedzie, kurczę, do Ameryki, bo on chce przeżyć coś. Bo jemu tam powiedzieli, że tam jest nowy ład, nowy system powstaje, a on mówi: nie, 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 ja muszę tam pojechać. Ale po co pojechać? Nie, bo ja muszę to przeżyć. On przeżył system myślowy w ogóle, na przykład porządku, społecznego porządku w Ameryce. On posiedział przy tym, on to potem opisuje, mówi: wow, wow, wow. Takie, rozumiem, otwierają się przed nim pewne rzeczy. Aha, to dlatego ten kraj tak idzie. Aha, tak? Pobył z robotnikami budującymi kolej, kurczę, rozumiesz, która biegła przez Stany. W ogóle, wiecie, facet doświadczał. A potem co robił? Za pomocą umysłu ścisłego składał to wszystko do kupy i budował tezy. Tak?
Przeżywajmy, ludzie. Bóg nas do tego powołał. Przeżywajmy. Zobaczycie, jak wasza służba będzie wyglądała później. Wasze macierzyństwo, ojcostwo, wasze relacje w małżeństwie, przyjaźnie, jak będą wyglądały, jak codzienność będzie wyglądała, jak każda sytuacja będzie wyglądała. Przeżywaj. Rozumiesz? No. Rozumiesz? Każda chwila jest ważna. Nie mów o, dobra, to minie, szybko to minie, 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 tam się zacznie. Hej, Bob, zatrzymaj się, wróć. Jest dziś. Nie tam się zacznie. Tam zacznę moją służbę, tam zacznę to, tu się zacznie. Co tam się zacznie? W ogóle przestań myśleć, że coś się zacznie. Rozumiesz? Przestań myśleć, że się zacznie. Przestań żyć w ogóle tym systemem, że coś zacznie kiedyś. A co będziesz robił do tej pory, póki to się nie zacznie? Będziesz czekał, aż się zacznie? Co ty będziesz robił w tym czasie? Co ty będziesz robił w tym czasie, aż się zacznie? Niech ci się zacznie, a zacznie ci się za 5 lat. I co przez 5 lat będziesz robił? Co ty będziesz robił? Będę się przygotowywał na to, co się tam ma zacząć. Ja mówię, no ty jesteś rąbnięty, kurczę. Przez 5 lat się będziesz przygotowywał, jesteś strasznie nudne życie chcesz prowadzić. Strasznie jakieś takie, kurcze, prymitywne takie. To się przygotowywał człowiek. Tutaj olimpijczyk jesteś, się przygotowujesz do tego, co się za 4 lata zacznie, czy za 5 lat. Rozumiesz? Ty weź przeżyj to. Zobacz, ile jest piękna, rozumiesz, we wszystkim wokół. Nawet w tym syfiastym czasie. Czas jest syfiasty. I co z tego, że czas jest syfiasty? Jak można przeżywać Boga dziś? Jak można przeżywać w ogóle życie dziś? Co z tego, że świat jest syfiasty? Czas i tak dalej. Co nas to obchodzi? Rozumiesz? Proszę was, załapcie to. Zobaczcie, to jest bardzo ważna rzecz. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to, o czym dzisiaj mówię, dotarło do ludzi głęboko, aby dla nich stało się to tak oczywiste, jak to, że jest dzień i noc. Ojcze, modlę się o to. Ja chcę, żeby to głęboko zapadło w ludzkie serca. Ojcze, ty zrobiłeś pracę w moim życiu. Ty doprowadziłeś mnie do miejsca, w którym zgodziłem się na to, aby przeżywać, a budowanie pozostawiłem efektowi końcowemu przeżywania. Boże, dziękuję ci za to. Boże, modlę się o każdego z ludzi u nas tutaj, aby przeżywanie stało się jego naczelnym elementem funkcjonowania codziennego. Ojcze, dziękuję, że ty mnie zawsze wysłuchujesz. Amen. Usiądźcie, coś wam jeszcze powiem. Powiem wam jedno zdanie o czasie, który jest dzisiaj. Dzisiaj jest czas, gdzie te granice są bardzo mocno przesuwane. Są przesuwane granice. Granice, które do tej pory nawet nam służyły. Rozumiecie, o czym mówię? Do tej pory to nie były złe granice, bo bezpieczny jest Izrael w granicach swoich. To w ogóle, natomiast dzisiaj są granice przesuwane. Dzisiaj w ogóle Bóg bardzo mocno przesuwa granice. Pokazuje ludziom, że mogą osiągnąć coś, o czym wcześniej nie myśleli, że w ogóle istnieje. Myśleli schematycznie, a Bóg dzisiaj mówi, jest możliwość osiągnięcia rzeczy takich, których jeszcze nie nazwałeś w swoim życiu. Nie nazwałeś w swoim życiu. Jeszcze ich nie nazwałeś. Nie nazwałeś. I wtedy wielu ludzi, a jakby kiedy zaczyna myśleć, to i chce, żebyście tego uniknęli. Mówią, Boże, to powiedz mi, co teraz się będzie działo. I zacytuję doktora Strange'a. A jeśli ci powiem, to się to nie stanie. I teraz mnie zrozum dlaczego. Dlatego, że sam staniesz na drodze tego, co się może stać. Rozumiesz? Sam możesz stanąć na drodze. Ale jeśli powiesz do Boga, będę przeżywał każdy dzień, chcę tego, to również przeżyjesz to, co otworzy ci drogę, rozumiesz, do takich rzeczy, których jeszcze nie umiesz nazwać. Bo inaczej byś tego nie zrobił, uciekłbyś od tego, albo byś nie dotknął tych rzeczy. Rozumiesz? Nie dotknąłbyś. Gdybyś, dam ci przykład, abstrakcyjny przykład. Nie będę ci dawał przykładu. Pociągnę dalej ten temat.
Kto zapytał Strange'a w ten sposób? Powiedz, co będzie. Zapytał go Iron Man. On powiedział, nie powiem ci, bo to się nie stanie. A wiecie, o co chodziło? O to, że Iron Man musiał poświęcić swoje życie. Gdyby dowiedział się, że będzie musiał to zrobić, że będzie musiał wsadzić łapę w tą kurczę rękawicę Thanosa i pstryknąć, mimo tego, że nie był zdolny wytrzymać napływ na tego, tej energii, która była, on by tego nie zrobił, bo miał żonę i dziecko. I on mu spojrzał w oczy i powiedział, nie powiem ci, bo to się nie stanie. Ludzie w ogóle myślą, że za każdym razem Bóg im ma coś powiedzieć. Bóg nie może ci powiedzieć pewnych rzeczy, bo to się nie stanie wtedy. Nie stanie się coś, co jest w konsekwencji dobre i pożyteczne dla ciebie. Ale jeśli będziesz przeżywał, to w automacie wejdziesz w to środowisko. Wejdziesz w nie. I wiesz, co zrobisz? Sam sobie otworzysz drzwi. Otworzysz sam sobie drzwi. A potem wejdziesz, rozumiesz, o co chodzi? I będziesz. I te rzeczy się staną i się wydarzą. Więc nie bój się nie mieć tego zapisu, co się stanie. Tylko przeżywaj. Przeżywaj. Przeżywaj małżeństwo. W ogóle przeżywajcie to małżeństwo wasze. Przeżywajcie. Zróbcie sobie to dziecko później jeszcze. W ogóle przeżywajcie to małżeństwo. Przyjdzie dziecko, zrobi rewolucję. Wywali wszystko do góry nogami. Kurczę. Rozumiesz? Przeżywać trzeba, bo przeżywać to w ogóle wszystko. Ile wlezie, aż się czasza wypełni. Rozumiesz, o co chodzi? Taka jest prawda. Są niepopularne rzeczy. A takie są fakty. To są fakty takie. Rozumiecie? Bo mi na tym zależy, żeby było jak najlepiej u każdego z was. Amen.